witajcie, zapraszam Was dzisiaj na film z moim makijażem codziennym. Pomyślałam, że taka fajna, ciekawa forma filmu. Dawno czegoś takiego na moim kanale nie było, a dużo osób pyta się o mój makijaż codzienny, także pokażę Wam, jak on wygląda krok po kroku. Tutaj jest moje pudełko z rzeczami, które codziennie używam. Może tego się komuś dużo wydaje. Ale na samym początku powiem Wam, co już mam nałożone, więc mam nałożone kremy. Już mówię Wam, co ja w tym momencie używam. Krem pod oczy jest to Clinique All About Eyes. To jest ta normalna wersja, nie wersja Rich. Jak widać, jest już jej naprawdę resztka. No ale używam i jestem całkiem zadowolona z tego kremu. Aczkolwiek uważam, że jak za tą cenę, to nie robi żadnej rewelacji, ale jest dobry. A jeżeli chodzi o krem na dzień, to dzisiaj nałożyłam Allantown Dermoline. Albo używam też tego z Estée Lauder Daywear. I powiem Wam, że naprawdę cena, różnica między tymi dwoma kremami, ten, nie mam pełnej wersji tego Estée Lauder, ale na pewno kosztuje ponad 100, ta najmniejsza pojemność albo około 2, a to kosztuje mniej niż 10 zł Allantown i naprawdę jest fajny. Te kremy niestety nie wchłaniają mi się 100%, ale nie przeszkadza mi to. Zastanawiam się nad zakupem Dermaroller, o coś takiego i wtedy słyszałam, że kremy się wchłaniają o wiele lepiej. Zbliża się lato, jeszcze nie używam filtrów, no ale myślę, że niedługo zacznę się rozglądać za jakimś, myślę, że zakupię ten z Vichy, nie pamiętam jak on się nazywa, ale z Vichy, dużo osób go właśnie poleca. No i na ustach ostatnio pokazywałam w holu, to jest Perfecta Soft Lips, to jest taki nasz polski odpowiednik EOSa. Fajne daje uczucie na ustach, troszeczkę takie mrowienie, podoba mi się to. Więc zaczynamy, zapraszam Was do oglądania. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo tutaj jeszcze mam ze światłem sztucznym nagrywam. Wspomagam się, bo jest jakoś tak trochę ciemno. To moja twarz ma inny kolor niż szyja. Szyja jest zawsze jaśniejsza, jeszcze się nie opaliłam. Więc jeżeli będzie jakaś różnica między podkładem a szyją, to ja później to sobie dorównam, dobuduję sobie to bronzerem, także bez problemu. I podkład, który ostatnio używam, jest to Astor Matitude Anti-Shine High Definition SPF 22. Wiem, że dużo osób mówi o różnych podkładach z Astora, ale o tym nigdy ja jeszcze nie słyszałam. Ja go kupiłam dawno temu, ale go za bardzo nie używałam. I ostatnio jak miałam różne problemy z cerą, naprawdę, to powróciłam do tego i jest super. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Na pewno nie podkreśla suchych skórek, jest niby matujący, ale ja zawsze każdy podkład i tak czy siak muszę przypudrować i bardzo ładnie się rozprowadza. Ja go używam, właśnie aplikuję go palcami, bo mi tak jest najlepiej i bardzo ładny daje efekt. Na czole to po prostu mi się tak mega podoba, bo go po prostu nie widać. Jest to kolor najjaśniejszy, może on ma troszeczkę różowe tony, ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza, bo to później jeszcze się przypudruje, tam jeszcze bronzer, więc wiecie, to tam jakoś nie będzie dużej różnicy, no ale ja mam po prostu takie problemy, że ja zawsze nakładam kremy nawilżające, a i tak każdy podkład mi suche skórki podkreśla, czy podkreśla te pory, a ten tego naprawdę nie robi i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, więc cieszę się, że go odkryłam, że tak powiem, na nowo, bo kiedyś go używałam i tak mi średnio się podobał, ale teraz jest rewelacja. Choć na pewno powiem Wam, że na tym nagraniu, na tym filmie moja cera pewnie wygląda lepiej niż w rzeczywistości, no ale tak to jest na filmach, że nie odda tego 100%, jak to naturalnie wygląda. Ja mam zawsze zaczerwienione policzki. W tym momencie są akurat mniej zaczerwienione, ale bardzo skupiam się przy nakładaniu podkładu właśnie na policzkach z tego względu, że słuchajcie, nawet jeżeli teraz tego nie ma, to później w ciągu dnia wyskakują mi takie plaki czerwone i najczęściej o właśnie tutaj przy żuchwie. I to wygląda nieestetycznie, bo jak na górze mam bronzer nałożony, to powinno tutaj być automatycznie jaśniejsze, a jeżeli to jest później, słuchajcie, w kolorze różowym i to takim mocno różowym, no to jednak nie wygląda to najlepiej. Ja dokończę drugi policzek i do Was wrócę. Dobra, myślę, że ok, już to jest skończone. Jak widzicie, ostatnio nie mam problemu z cerą, tu mi coś teraz wyskoczyło, ale zawsze się waham, bo mam skłonności do tego i chciałabym używać jakichś tam żeli, ale one mnie z drugiej strony przesuszają, no i wybrałam tą pielęgnację jednak nawilżającą, naprawdę nakładam dużo nawilżających rzeczy i widzę, że to mojej skórze lepiej służy i w ogóle umyłam twarz żelem z Biedronki micelarnym, jest bardzo spoko, więc tutaj na ten
na tą zmianę, bo widzę, że taka gulka się robi czerwona, więc raczej korektor zwykły tego nie przykryje. Używam Catrice Camouflage Cream, jest to kolor 10. Dla mnie ten kolor jest troszeczkę za ciemny, no ale jest naprawdę super ten korektor. Używam go bardzo, bardzo często. Kiedyś używałam go pod oczy, ale jednak jest troszkę za ciężki, teraz tak twierdzę. I on kosztuje około 10 zł, ale ciężko go dostać, przynajmniej ten kolor, więc ja polecam zamówić go gdzieś internetowo, ale naprawdę na jakieś takie zmiany, których nic nie przykryje, to jest idealny. Nie wiem, czy to widać, w ogóle nie wiem, jak to widać na kamerze, bo się nie patrzę za bardzo w podgląd, ale w sumie to i dobrze. Ok, więc tutaj jest to zrobione. I teraz co potrzebujemy? Korektor. Korektor jest to Maybelline. Zaraz wam powiem, bo mam nowy. Gdzie on jest? Maybelline Dream Lumi Touch, a ja używam jeszcze tego starego w kolorze 2. On jest jaśniejszy niż 1. Nie mogę go otworzyć, otworzę zębem. No takie realia. Już naprawdę jest go maleńko, ale kryje przepięknie i jest bardzo lekki. Ja zresztą robiłam na ten temat oddzielny film, także zapraszam was zerknąć do opisu i tam zostawię linka do tego filmiku. Wiem, że dużo osób z mojego polecenia go kupiło. Ja jestem bardzo zadowolona. Ludzie mówią, Paula, ty się dziwisz, że ten korektor jest u ciebie niewydajny, bo ty go tak dużo nakładasz. No może i dużo nakładam, ale od innych osób czytam też inne recenzje na blogach, dużo osób też mówiło, że jest niewydajny. Ja sobie zdaję sprawę z tego, bo ja korektory naprawdę zużywam 2 razy szybciej niż normalny człowiek, bo tak jak mówię, no ja się borykam z tymi cieniami pod oczami, zaczerwienienia, zasinienia. Wy mówicie, że tego wcale tak nie było widać na tym filmie, o którym ja robiłam, gdzie ja robiłam test tego korektora, ale uwierzcie mi, że tak jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Dzisiaj akurat się wyspałam, więc nie ma tragedii, ale tak jak mówię, ja lubię tego nałożyć bardzo dużo, a tym bardziej, że ten korektor jest leciutki, to mogę sobie poszaleć. Ok, jak korektor mam już nałożony, nakładam puder. W tym momencie używam Rimmel Stay Matte, kolor 01 Transparent i do tego pędzel duży z Real Techniques Powder Brush. Power. Haha, ma moc. No i tak naprawdę ten puder nakładam na całą twarz, pod oczy, na oczy, wszędzie. I nakładam go takimi ruchami, słuchajcie, stemplującymi, taką metodą stemplową, bo wtedy mi to się ładnie utrwala ten makijaż, to się wszystko lepiej trzyma i ładnie tworzy jedną całość. Ok, puder nałożony. Jeśli jeszcze chodzi o ten podkład z Astora, to on nie jest jakiś mocno kryjący, jest kryjący średnio, ale naprawdę u mnie się sprawdza super. Teraz czas na oczka. Sorry, że pokazuję wam w ten sposób tę paletkę, ale jest naprawdę ona w stanie fatalnym. Jest to Sleek Au Naturel i niestety spadła mi już milion razy. Bardzo dużo razy mi spadła. No i wygląda jak wygląda. Ja używam tego złotego cienia tutaj na całą powiekę. I tak naprawdę mój codzienny makijaż ogranicza się do tego, bo no po prostu nie chce mi się już tu kombinować. Wiadomo, jak jest jakaś okazja, jakieś wyjście, czy jak film sobie nagrywam, to sobie zrobię załamanie. Ale na co dzień, jak chcę szybko gdzieś wyjść, to po prostu nakładam ten złoty cień. I powiem wam, że mam naprawdę mega problemy z tymi wszystkimi cieniami. Nie z cieniami, tylko z kosmetykami, bo ja nie używam jakichś tam mega drogich kosmetyków. W co lubię inwestować, to może w kremy. Ale jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to nie używam jakichś tam bardzo drogich. No i chyba to skutkuje tym, że po prostu one mi się rozwalają. Kosmetyki same w sobie są spoko, ale rozwalają mi się opakowania, co mnie bardzo, ale to bardzo denerwuje, więc chyba muszę zainwestować w jakąś fajną paletę, w jakieś fajne kosmetyki, których opakowanie będzie spoko i mi się nie rozwali, więc musicie mi polecić taką paletę, która wytrzyma wszystko, bo mi wszystko zawsze spada. Jak widzicie, oczko jest bardzo delikatnie zrobione, ja lubię takie rozświetlające cienie, takie błyszczące, najlepiej w kolorze złotym. Aha, no i pędzelek, którego używam, jest to pędzelek języczkowy z Hakura, niestety mi tutaj się pozdzierały nazwy, no i wam niestety tego nie powiem, jaki to jest model, ale no, to jest chyba jeden w ich ofercie, taki języczkowy, standardowy. Teraz zabieram się za brwi, brwi uzupełniam Maybelline Color Tattoo, jest to kolor 40 Permanent Taupe i nakładam takim ściętym pędzelkiem, jest to pędzelek troszeczkę grubszy, jest to pędzelek Angled Brow Brush, o widać, że akurat do brwi, kupiłam go na jakimś bazarku, naprawdę za małe pieniądze, więc się może tym nie sugerujcie, ale sprawdza się bardzo spoko. No i słuchajcie, ten kolor wygląda tak, nie wchodzi on w żadne brązowe, w żadne
rude odcienie. Naprawdę idealnie moim zdaniem komponuje się z brwiami. Ja widzicie, ja brwi mam dosyć spoko. Nie mam tych brwi jakichś jasnych, jakichś mega ciemnych też nie. Myślę, że mam po prostu takie brwi ok. Nie robiłam żadnej henny nigdy, nic takiego. Może nie są one w idealnym kształcie, sobie zdaję z tego, no ale jest jak jest, jestem z tego zadowolona. Z drugiej strony też nie bardzo mogę sobie poszaleć, bo ja tu mam taki pieprzyk, więc wolę nie wyrywać tych brwi i żeby one jednak zasłaniały go. I ja uzupełniam w tym miejscu, bo w tym miejscu po prostu troszkę włosków mi brakuje i z drugiej strony również w tym samym miejscu. Jeśli mam być szczera, to średnio mi dzisiaj wyszły te brwi, ale tak jak mówię, ja to bardzo delikatnie maluję, więc jakby nie potrzebuję dużo tego produktu, jedynie troszeczkę do wyrównania. I teraz eyeliner. Mam nadzieję, że uda mi się pomalować tu przy kamerze, bo ja zawsze muszę jakąś rękę oprzeć, coś tam zrobić. I naprawdę jest mi ciężko malować, jak się nagrywa. I to jest eyeliner, słuchajcie, mój ulubiony z Eveline 2000%. To jest eyeliner w kałamarzu i on nie ma pędzelka z takiego włosia, tylko ma gąbeczkę. Mi się tym o wiele lepiej maluje. Wiem, że Alicja też go używa. Naprawdę 10 zł on kosztuje, jest super. Ja kreski, słuchajcie, od razu Wam powiem, nie maluję z ogonkiem, maluję tylko na linii rzęs, bo ten ogonek nie zawsze mi wychodzi, a uważam, że jeżeli nałożę ten eyeliner przy samej linii rzęs, to wtedy oko zupełnie inaczej wygląda. Ktoś się pytał, jak ja maluję kreski, ja jakimś specjalistą nie jestem, ale po prostu nie robię tak na wprost, tylko bokiem ustawiam to. Trzeba oprzeć gdzieś rękę, teraz tutaj oprzeć dalej na policzku czy gdzieś, żeby to była równowaga, żeby była stabilność i po prostu bokiem przykładać, przykładać bokiem. Jak widzicie, jedna kreska jest zrobiona, jest delikatna. Jeżeli druga mi grubiej nie wyjdzie, to ona tak zostanie. Naprawdę musiałam się tu namęczyć masakrycznie, żeby pomalować tutaj to przed kamerą, bo jednak przy biurku mi jest najlepiej, ale tam nie mogę nagrywać. No, także problemy youtubera. Słuchajcie, dzwony mi tu biją, wydało się, o której Glam Paula wstanie. Proszę mnie nie oceniać tutaj. No i teraz są już kreski zrobione, jako tako się udały. I nakładam tuż do rzęs, tuż do rzęs. W tym momencie używam Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara i nakładam go tak. Ja Wam powiem jeszcze jedno, że ja nie lubię silikonowych szczoteczek, a wręcz ich nienawidzę. Ale ten tusz jest w miarę, Ja uwielbiam te z Maybelline żółte. One są po prostu cudowne. No ale tak jak mówię, ja staram się testować różne nowe produkty, z racji tego, że też nagrywam. No i ten naprawdę mnie dobrze zaskoczył. Fajnie rozczesuje te rzęsy, więc jestem na tak. Ok, rzęsy pomalowane, może nie jest to jakiś mega efekt sztucznych rzęs, ale taki dzienny tusz jak najbardziej ok. I mam ochotę dzisiaj na jakiś rozświetlony kącik oka i zaraz coś znajdę tu. Wiem, jak była promocja w Rossmanie, to skusiłam się na rozświetlacze z Lovely Silver i Gold. I powiem Wam, że ja uwielbiam je nakładać na powiekę całą nawet, albo po prostu w kącik. To jest akurat ten Silver i naprawdę fajnie te oko otwiera. Wygląda to po prostu świeżo, to jest ładnie rozświetlone. Ja uwielbiam rozświetlacze, kocham po prostu. Jakbym mogła, różu mogę nie używać, ale rozświetlacz jak najbardziej. Oczko rozświetlone i co teraz? Teraz czas na bronzer. A pędzelek, który używam do rozświetlacza, jest jakiś pędzel z FM Makeup. Nie mam pojęcia, skąd ja go mam. A bronzer to jest niezmiennie W7 Honolulu, rozwalony okropnie. Ale już mam go naprawdę bardzo długo, w grudniu myję 2 lata, ale myślę, że go wcześniej wywalę. I nakładam pędzlem z Hakuro, jest to pędzel, też nie wiem jaki, ale taki skośny. Po bronzerze czas na rozświetlacz albo na róż. Róży używam bardzo rzadko, teraz akurat nie wiem, czy się zdecyduję, ale powiem Wam o dwóch moich ulubionych, Max Factor i Makeup Academy. Jest różnica kolosalna, jeżeli chodzi o cenę w nich. Ten z Max Factor jest bardzo fajny, jest wypiekany, jest jaśniejszy od tego z Muła, zaraz go spróbuję otworzyć. Oczywiście znajdziecie sobie paznokcie, rozwalę na bank. Dobrze, ich nie malowałam przed nagraniem, aczkolwiek powinnam wymienić ten kolor. A ten z Muła wygląda tak. Ale mam coś takiego jeszcze, Candy Floss z W7. To jest pomiędzy różem a rozświetlaczem, więc troszeczkę zaróżowi mi te policzki, ale rozświetlacz również dołożę, także
delikatnie. Kolejne opakowanie rozwalone, ale bardzo produkt jest bardzo fajny. Jest to też Makeup Academy Undress Your Skin Shimmer Highlighter. On jest w takim właśnie kolorze rose gold, takim różowym. Ja uwielbiam go nakładać, ja w ogóle kocham nakładać bardzo dużo rozświetlaczy. Są po prostu świetne, ta twarz wygląda tak promiennie rozświetlona i on właśnie jest w takim kolorze różowawym, więc tym Candy Floss ładnie się łączy, ale sam też bardzo ładnie wygląda i myślę, że jak najbardziej ok. Chciałam sobie jakiś inny rozświetlacz jeszcze kupić, ale może jeszcze z tych z Vibo popróbuję na policzki, bo ich jeszcze na policzki nie używam, kupiłam je w innym celu. Tak to wygląda. Tego mi tu brakuje, czegoś do ust. Tyle tego jest. Nie mam pojęcia, na co się dzisiaj skusić. Może zwykły błyszczyk po prostu. To jest jakaś nowość u mnie. Znaczy to już na pewno jest dłużej w ofercie. Maybelline Color Sensational. Kurde, wszystko się Sensational nazywa, a ja nigdy tego nie umiałam wypowiedzieć, także już się uczę. Kolor jaki? A jest 130 Fuchsia Flash. Ja błyszczyków bardzo rzadko używam, ale dziś mam taką ochotę. No i dlaczego mam takie włosy w ogóle? Mogłam to na samym początku powiedzieć. Wczoraj olejowałam włosy, umyłam je, nałożyłam odżywkę, później jakiś tam w sprayu chyba to był ocet malinowy i jakiś tam olejek na końcówki i jak wyschły, wspięłam w koczek. Teraz to rozpinam, bo jeszcze tego nie rozpinałam i Wam pokażę, jak włosy wyglądają moje naturalnie. Mam nadzieję, że zrobiło się to co zwykle. Jak widzicie, mam trochę na końcach jaśniejsze, a to z tego względu, że kiedyś się rozjaśniałam, a na górze są moje naturalne. No dzisiaj tak średnio się zrobiło, ale generalnie jakieś tam loczki powinny być większe. No nie wiem dlaczego tak jest, ale jak widzicie są takie trochę pofalowane, jakieś tam teksturę mają, ale nie wiem co jeszcze z nimi zrobię. Może zrobię jakiegoś warkocza, coś takiego. Ale powiem Wam, że z olejowania jestem mega, mega zadowolona i myślę, że zrobię za jakiś czas film na ten temat, bo naprawdę moje włosy się poprawiły. Tu miałam zawsze taki problem z takimi włoskami wystającymi i mega się z tym męczyłam. Tu mi się jakiś włos zapodział, nie wiem co z nim zrobić. A teraz one są bardzo wygładzone, są lśniące. Na pewno po oleju kokosowym włosy są mega lśniące. Teraz tak patrzę, że szyja może jest trochę jaśniejsza niż twarz, więc może nałożę jednak tego bronzera troszeczkę na tą szyjkę. Nakładam pędzlem z Eco Tools. Dobra, tak delikatnie przybrązowiona jest, ok? Zapraszam Was na bloga, gdzie znajdziecie całą listę, wszystkie dokładne nazwy tych produktów. Tak się przedstawia mój makijaż codzienny. Nie zawsze robię tą kreskę, jak się tam gdzieś śpieszy, to tego nie zrobię, ale rozświetlacz zawsze musi być. Mi się bardzo podoba, ja się dobrze w takim rozświetlonym makijażu czuję. Czasem lubię poszaleć, ale jak się zwyczajnie po prostu gdzieś śpieszę, to wiadomo, tak się maluje. Dzisiaj może troszeczkę dłużej to zajęło z tego względu, że gadałam tutaj, trochę się popieściłam, żeby to dobrze wyglądało. Ale tak czy siak jestem zadowolona z tego efektu. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku, pa pa!